Keto Wtorek, odcinek 83. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, dzisiaj świąteczny odcinek ze świątecznymi przepisami, bo chciałam dla moich podopiecznych przygotować takie zdrowe keto zamienniki na święta, no ale pomyślałam, że czemu nie miałabym się też podzielić tym z Wami. Dlatego napisałam e-book, który jest jakby nieodłączną częścią tego filmu, ponieważ to w nim znajdziecie wszystkie przepisy, które tutaj razem z moją strategią na te święta sobie omówimy. Także link do e-booka jest w opisie filmu, no a my zaczynamy świąteczny keto wtorek. Jeżeli chodzi o to, czy powinniśmy być w keto na święta, czy nie, to jest bardzo indywidualna sprawa i o tym, kto warto, żeby w keto się pozostał, a dla kogo być może nie będzie to konieczne i jakie są różne strategie na to, żeby sobie radzić z węglowodanami, na przykład jeżeli chodzi o suplementy, jak minimalizować ich wpływ na nas itd., itd. Mówiłam już w Keto Wtorku w zeszłym roku dotyczącym świąt, więc prawdopodobnie tutaj albo tutaj gdzieś on właśnie pokazuje i możecie sobie po prostu do tego tematu sięgnąć, więc w tym roku powtarzać się nie będę. Natomiast według mnie bardzo ważne jest, żeby niekoniecznie tak pilnować wszystkich makroskładników i tego makro, że tego tłuszczu rzeczywiście musi być dużo, umiarkowana ilość białka i mało węglowodanów, bo to nam się prawdopodobnie nie uda, jeżeli będziemy spędzać po prostu normalne święta z rodziną. Więc to nie chodzi o to, żeby na święta specjalnie podbijać tłuszcze, bo zobaczcie, że to nie tłuszcze trzymają nas tak naprawdę w ketozie, a niska podaż węglowodanów. Dlatego też, jeżeli będziemy jeść bardzo dużo tłuszczu, no żeby ładować ten tłuszcz, tym samym zwiększymy sobie mocno kaloryczność naszej diety, tak? Bo tłuszcz ma dużo kalorii, a jest mały objętościowo. I spowoduje to, że możemy tych kalorii zjeść znacznie, znacznie więcej i po prostu przez święta, jeżeli jeszcze połączymy to oczywiście z węglowodanami i z białkiem, no bo nie będziemy zapijać samego oleju MCT do Wigilii, no to po prostu no może to skończyć się nadwyżką kaloryczną i nadwyżką kilogramową. Natomiast według mnie ważnym aspektem jest, jeżeli po prostu nie chcecie czuć takiego totalnego zjazdu energetycznego na święta, jakiegoś brain fogu, czyli tej mgły umysłowej, która potrafi nam wrócić, bo po prostu jeżeli będzie nam skakał cukier i insulina we krwi, no to będziemy się czuć gorzej. Pewnie znacie wzdęcia, bóle brzucha i te wszystkie inne rzeczy, które nam towarzyszą, jeżeli się po prostu najemy węgli, jeżeli jesteśmy zazwyczaj na keto. Więc żeby tego uniknąć, po prostu warto postarać się ograniczyć spożycie węglowodanów. Czy każdy musi to robić? Nie, ale też nie każdy ma taką samą tolerancję na te węglowodany i też niektóre osoby być może zaczęły kilka tygodni temu ketoadaptację, no i wtedy rzeczywiście jakieś wysokie węgle przez kilka dni mogą jakby cały ten ich trud zniweczyć. Dlatego też uważam, że najważniejsze są takie zamienniki tych wigilijnych czy świątecznych potraw, które po prostu standardowo są wysokie w węglowodany. Bo zobaczcie, bardzo wiele potraw wigilijnych jest wręcz ketogenicznych. Ryba, jasne, no najlepiej byłoby bez panierki. Będzie super. Grzyby, kapusta, nawet ten barszcz, jeżeli nie będzie dosładzany, a zazwyczaj barszcz na Wigilię robimy również na takim zakwasie z buraków, też będzie ok. Więc tutaj tych potraw jest całkiem sporo. No ale właśnie, ja w e-booku przygotowałam Wam zamienniki tego, co zazwyczaj jest bardzo bogate w węglowodany. I jeszcze zanim przejdziemy do przepisów, to niezależnie czy jesteśmy na keto czy nie, uważam, że bardzo dobrą radą jest po prostu nie podjadanie w trakcie świąt, tylko rzeczywiście jeżeli decydujemy się na posiłek, to zjedzenie tego posiłku. Usiadamy do posiłku i go jemy, bo bardzo łatwo, jeżeli spotykamy się z rodziną, jakby gdzieś cały czas jest jedzenie na stole albo ciągle stoimy w kuchni, to bardzo łatwo jest popaść jakby znowu w ten nawyk podjadania, którego zazwyczaj na keto już się oduczyliśmy, no bo robimy posty okresowe, nie jemy tak często. Więc myślę, że starajmy się po prostu to kontrolować, że jeżeli już jesz, to ok, ale po prostu skonsumuj ten posiłek z taką uważnością, ze świadomością w ogóle tego jedzenia.
I zawsze możemy też zrobić sobie po prostu wydłużony post okresowy. Jeżeli tego jedzenia gdzieś tam czujemy, że będzie za dużo, czy że wyrzuca nas z keto, to po prostu kolejnego dnia możemy zjeść mniej, czy w krótszym oknie żywieniowym. Chociaż moim zdaniem strategia nie jem nic do Wigilii, jeżeli nie jesteś do tego na co dzień przyzwyczajony, czy przyzwyczajona, nie będzie najlepszym pomysłem, bo po prostu grozi to tym, że się na to jedzenie rzucimy, bo będziemy bardzo głodni. Także to oczywiście musicie do siebie dopasować. I jeżeli czulibyście te skoki glukozy, to pamiętajcie również o moim e-booku chyba sprzed 2 lat, Cynamonowe Święta. Również Wam go podlinkuję poniżej, możecie sobie go pobrać, ponieważ cynamon jest fantastyczną przyprawą, która właśnie stabilizuje nam poziom glukozy we krwi, no i też fantastycznie do tych świąt pasuje. Więc również możecie sobie wypróbować niektóre z tych potraw. W tamtym e-booku akurat nie wszystkie potrawy są takie stricte keto, niektóre są po prostu bardziej w trendzie LCHF, diet niskowęglowodanowych. No to w takim razie jedziemy do przepisów, które na spokojnie będziecie mogli sobie jakby sprawdzić, przejrzeć i przygotować razem właśnie z e-bookiem. Przepisy starałam się, żeby były proste, maksymalnie proste, bo ja nie lubię kombinować i zbyt długo siedzieć w kuchni. Nie ma ich dużo, bo właśnie to są te główne potrawy, które zazwyczaj są na keto problematyczne podczas świąt. I też dodatkowo macie przy większości składników bezpośrednie linki do sklepu eSuperfood i stworzyłam dla Was też taki keto świąteczny koszyk, więc również w tym e-booku ze specjalną zniżką będziecie mogli po prostu sobie zrobić zakupy, jeżeli oczywiście chcecie, bo jak nie, to jest tutaj pełna dowolność i to jest tylko dla Was inspiracja. Co na te święta dla Was przygotowałam? Pierniczki. I słuchajcie, jeżeli próbowaliście albo ogólnie przygotowujecie różne wypieki na mące kokosowej, to myślę, że znacie mój ból. Ja po prostu nienawidzę piec na mące kokosowej, bo ona jest totalnie niewdzięczna. I gdzieś w szczeluściach internetów już jakiś czas temu natknęłam się na różne przepisy, które wykorzystywały gumę ksantową do tego, żeby poprawić właśnie jakość tego ciasta i żeby te wypieki lepiej się kleiły, przygotowywały i też lepiej smakowały. Guma ksantowa jest zupełnie, wiem, bo brzmi strasznie, ale jest bez negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Jakby jest dla naszego organizmu zupełnie neutralna. Oczywiście, jeżeli ją przedawkujemy tak jak wszystko, no to będzie problem, ale jej używamy naprawdę mało. I uwaga, poprosiłam eSuperfood, żeby tą gumę ksantową dla nas sprowadzili, więc właśnie na te święta jest ona dostępna u nich w sklepie i też będzie podlinkowana w przepisach, więc bardzo dziękuję Wam za to, bo ja też ciężko mi było tą gumę znaleźć, a teraz możemy ją po prostu dorzucić sobie do koszyka. Jeżeli chodzi o to ciasto, to ono jest dość uniwersalne i ja zrobiłam również na tym cieście, tylko ze zmienionymi kilkoma składnikami, żeby ono nie było słodkie, a słone, zrobiłam również ciasto na pierogi bądź uszka. No nie ukrywam, ja zrobiłam pierogi, czyli troszkę większe, bo ja po prostu nie przypadam za takimi robótkami ręcznymi w kuchni. Nawet nie mam do tego sprzętu, więc jak zobaczycie na zdjęciach, tam po prostu wykrawałam szklanką i robiłam takie ząbki, żeby nie było, że coś tam, wiecie, się zadziało, więc ząbki są z widelca. Więc może zdjęcia aż w pełni tak nie oddadzą tego, bo jak one były dobre, chociaż nie wyszło najgorzej, nie wyszło najgorzej. Natomiast możecie po prostu zrobić z podwójnej porcji i tylko na końcu jakby podzielić na pół i po prostu dodać to, co trzeba. Zobaczycie w przepisie, po prostu do pierniczków dodajemy jakieś słodzidło. Ja miałam akurat erytrol i oczywiście przyprawę do pierników. Także tym się tak naprawdę te dwa przepisy różnią i to znowu przyspiesza nam stanie w kuchni i ja to po prostu uwielbiam i tego zawsze szukam. Jeżeli jeszcze chodzi o to ciasto uniwersalne, ja na nim też robiłam już kiedyś pizzę z lekką zmianą, więc pewnie coś pogotujemy w tym zakresie. Ono jest fajne, tylko pamiętajcie, że jak już je zrobicie, to trzeba je tak trochę wygnieść. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie gniotki, takie antystresowe, to właśnie to tak zawijamy w folię, na przykład wkładamy do woreczka i po prostu tak sobie gnieciemy, gnieciemy, gnieciemy i jakby Wam to ciasto dłużej postało, to ono nie będzie już miało takiej super konsystencji do wykrawania, do, no, jak to się nazywa, wałkowania. Ja nie mam wałka, robiłam, nie mam jeszcze w nowym domu wałka, robiłam to butelką, także też butelką też można, polecam. Więc wtedy po prostu wkładamy to ciasto do lodówki. Ja wręcz, żeby mi fajnie, jak już rozwałkowałam pomiędzy właśnie dwoma foliami to ciasto na
pierogi, to włożyłam je nawet na chwileczkę do zamrażarki, żeby ono takie było twardsze i to się wszystko bardzo fajnie wtedy zrobiło, więc po prostu musicie testować. Uszka czy pierogi ja akurat smażyłam na smalcu gęsim i dzięki temu one były takie fajne, chrupiące i tak naprawdę po prostu sobie, ja akurat je tak sobie zjadałam i popijałam barszczem. Natomiast możecie też je, to ciasto nadaje się do pieczenia w piekarniku, no i pierniczki były pieczone w piekarniku. Także tutaj po prostu warto pokombinować, ale raczej nie powinniście tego przepisu zepsuć nawet za pierwszym razem, bo wydaje mi się, że naprawdę no to jest najlepszy przepis, jaki udało mi się, że tak powiem, wykonać do tej pory, jeżeli chodzi właśnie o pierniczki czy ciasto do takich różnych keto-wyrobów. Kolejna rzecz, jaką popełniłam i jestem z niej mega dumna, to jest seromak. Z minimalną ilością składników, w ogóle mak jest fantastycznym keto produktem, więc z niego nie bójmy się korzystać. No i oczywiście ser również, tam tylko wleciały jajka i bardzo niewiele dodatków. Ja akurat zrobiłam taki z dodatkiem z nutą pomarańczy, natomiast jeżeli wolicie na przykład aromat migdałowy, taki bardziej klasyczny chyba wydaje mi się do tego maku, to spokojnie możecie sobie to zamienić. Ja kupiłam taki aromat na e-superfood i one naprawdę na bardzo długo starczają, bo to dodajemy tylko kilka kropli i to nie jest w żaden sposób jakieś tam słodkie, dosładzane z dodatkowymi węglami. No i moi drodzy, jeżeli się zdarzy, a się pewnie zdarzy niektórym, że alkohol się pojawia, to tutaj nie będę się na ten temat jakoś długo wypowiadać, bo macie znowu film na moim kanale, który nagrałam na 30, czyli już prawie rok temu, o tym, jaki alkohol na keto, więc też Was odsyłam linkiem. Natomiast mam mega przepis, bo chodził za mną grzaniec. I wiadomo, jak kupimy gotowca, grzańca ze sklepu, to na keto to w ogóle mamy, ja miałam odruch prawie wymiotny, bo to było tak słodkie, jak tego spróbowałam, gdzieś tam spróbowałam. Więc dobre, wytrawne, ewentualnie półwytrawne, ale u mnie było wytrawne wino z odpowiednimi przyprawami i znowu dosłodzone na tyle, ile chcesz, bo też każdy ma jakby inne odczucie tej słodkości, dosłodzone dozwolonym słodzikiem, te słodziki też Wam podlinkuję, po prostu naprawdę robi robotę i smakuje jak taki naprawdę dobry, wytrawny, ale też słodki, jeżeli chcecie, i dozwolony na keto grzaniec, więc polecam. No i na koniec jeszcze doszłam do wniosku, że jakbyście tak totalnie nie mieli czasu na przygotowanie czegokolwiek, a chcielibyście na przykład mieć coś, jakąś keto słodycz, tak? Bo z tym mamy pewnie zazwyczaj problem, no bo jak będą te wszystkie ciasta leżeć i my coś chcemy do kawy, no to wreszcie sięgniemy po coś, co będzie miało te węgle wysokie. Więc pewnie wiecie, że jest masa fantastycznych przekąsek na keto, ale ja ostatnio wypróbowałam takie nowe, chyba nowe, dla mnie nowe przynajmniej, cukierki, landrynki. Jedne są takie super eukaliptusowe, drugie cytrynowe i są też takie żelki, które już moje dzieciaki praktycznie pochłonęły, więc na święta na pewno ich nie będę miała i muszę dokupić. Więc one są świetne. No i dodatkowo wiadomo, zawsze orzechy będą świetnym sposobem, więc tam też orzechowa keto przekąska w e-booku się pojawiła. A jeżeli chcielibyście poeksperymentować, bo to był mój nowy eksperyment, jeżeli chodzi o białą czekoladę, którą jak wiemy ogólnie nie jest zdrowa, no to ja zrobiłam właśnie taką białą czekoladę z bakaliami z masła kakaowego, z tłuszczu kakaowego i z oleju kokosowego i też to wyszło całkiem fajnie, więc jakbyście mieli ciut więcej czasu i chcieli sobie coś takiego zrobić, to też polecam i też macie w e-booku przepis. Także to są moje propozycje na te święta, bo nie polecam Wam po prostu siedzenia w kuchni non-stop, nie ma sensu. Podzielmy się z rodziną tymi obowiązkami, a potem jakby dzielmy się tym wspólnym czasem, który możemy razem spędzić. Pamiętajcie też o aktywności, bo jeżeli już sobie dostarczymy wyższe ilości węgli, to ruch fantastycznie nam ten nadmiar spali, więc życzę Wam pięknych, mam nadzieję, białych świąt, żebyśmy mogli się po prostu pogonić po śniegu i porzucać śnieżkami, odpocząć psychicznie od tego wszystkiego, co się dzieje, wyłączcie telewizję, włączcie dobrą muzę, dobry nastrój. No i wszystkiego najlepszego na te święta. Ale my jeszcze widzimy się przed świętami, także do zobaczenia. Zapraszam Was do pobrania e-booka. Jeżeli chcecie się nim z kimś podzielić, to też prześlijcie mu, proszę, link bezpośrednio do strony, gdzie mogą go pobrać.
No i jeżeli Wam się podobało, to dajcie znać, bo zawsze jest mi bardzo miło, jak się odzywacie. Pozdrawiam Was ciepło i świątecznie. Do zobaczenia. Cześć!